Ona jest z nami. Przejście. Cudzoziemko, wódz Hekaro i szeryf Kotalo oczekują w środku. Niedługo zacznie się Kulrut. Jak będzie po wszystkim, dostanę się do komory pod tronem Hekaro. No i do Etera. Cudzoziemko, wódz oczekuje na arenie. Za tronem. To musi prowadzić na arenę. Część ruin. Zmieniono ją na ring do walki. Obyś zmiażdżyła swoich wrogów. O, to może się przydać. Miłego dnia! Nie damy regalii zdobyć, nie odbiorą nam tego miejsca. Hej, widziałem to! Pamiątkowy gaj nie padnie łupem regalii. Dziś odniesiemy wielkie zwycięstwo. Potrzebujesz odwagi przed nadchodzącą bitwą. Aloy, ponoć poruszyłaś góry, by uspokoić klan nieba. Dosłownie. Pomógł mi Kotalo. Tak. Te koty dostał nauczkę na oczach całego klanu. Cieszy mnie to. Ale teraz czeka nas Kulrut. Niektórzy przyszli wziąć udział, inni obserwować. Wiedzą, że Regala mnie wyzwie. Zrobię, co w mojej mocy, by dotrzymać słowa, o ile ty też to zrobisz. To jaki jest plan? Kotalo! Są dwa możliwe sposoby ataku na arenę. Przez salę tronową i szlakiem na północnym krańcu. W obu mamy barykady. Ale jeśli Regala chce zaatakować maszynami, będzie musiała ruszyć szlakiem. Dołączysz do naszych obrońców. Utrzymajcie się, a będę mieć szeryfów. Zwolnię cię wówczas ze służby i przekażę nagrodę. Zrób, co uznasz za słuszne. Kiedy Kulrut się zacznie, nie wolno go przerwać. Wiem, gdzie ja będę. A wasza dwójka? Zostanę z wodzem. Tu moje miejsce. Jeśli walki nas dosięgną, zapłacą swoją krwią za naszych poległych. Jeśli do tego dojdzie, nasza obrona wytrzyma. Gaj, arena, to elementy tej samej budowli? Tak. Ta ziemia dobrze pamięta ofiarę dziesiątki. Ich czyny zapamiętamy na zawsze. Jaką ofiarę? Wizje mówią, że niżej, na ziemi, oddali swe życie w boju z maszynami. Czcimy ich poprzez Kulrut w tym miejscu. Miejmy to z głowy. Dobrze.
Deka jest obecnie z resztą obrońców na północnej barykadzie. Uderzaj celnie, Aloy. Zobaczymy się po wszystkim. Pewnie myśli, że jego ulubieńcy zgarną dziś honory. Jesteś z nami, cudzoziemko? Odwaga, to za mało, żeby ci... Regala idzie po Hekaro. Już nie wiem. Ostrza ten aktów wyłonią prawdziwego przywódcy. Niechaj Ostrza kandydat... Niech przemówią Ostrza. Regala będzie chciał... Chciała dopaść wodza. Pytanie ten Gawin. Postawiłem na to sporo okruchów. Tytuł szeryfa trzeba to zrobić. To ceremonia, a nie przedstawienie. Zobaczymy się na treningu. Drodzy z mocą. Za swoimi zbirami. Ulubienica wodza. Co za zaszczyt? Wschodniaczka. Nie sądziłam, że sam dowódca nieba dzisiaj do nas dołączy. Jeśli jest szansa, że moi pretendenci zmierzą się z Regalą, to ich dowódca musi dzielić z nimi los. A może chcesz ocalić twarz po tym, co się stało w bastionie? Uważaj. Czasami ostre słowa prowokują ostre włócznie. Na twoim miejscu zachowałabym włócznie na oddział Regali. Niech honor wzrasta. Nie to... Dobrze. Obrońcy Hekaro powinni być na końcu tego przejścia. Proszę, proszę. Nie jesteśmy sami w walce. Skupcie się na maszynach. Zniszczcie je, a siły Regali nie będą się niczym różniły od naszych. Tak, kapelanko. Pilnujcie siebie nawzajem. Rozejść się. Nasi żołnierze gotowi. Będą bronić Kulurutu z dołu. Ale z góry... Nieźle. Skąd to masz? Jeden oddział odrąbał dopadłej maszynie. Czyń honoru. Regala ma swoje triki, ale ty pokażesz jej nasze kły. Dotarł do nas. Nasza walka wymaga świeżej krwi. Nowych wodzów. Uwolnić maszyny. Pretendenci, podejść. Każdy, kto powali maszynę, zostanie szeryfem. Pamiętajcie dziesiątkę. Uderzcie z nieba, jak oni. Wprost po chwałę! Thank you.
bronić Kulrutu! Walizki.
Gala zaatakowała Hekarę i Kotalę. Trzeba się do nich dostać.
Mnie szukasz? Udaj się do wodza, czerwionko! To nie koniec! Wrócę ze wszystkim, co mam! I każdy stronnik Hekaro utonie we krwi! Baczność. Dobra walka. Sprawdziliście się w boju z każdym możliwym przeciwnikiem. Zostajecie szeryfami. Wasz pierwszy rozkaz to obrona areny przed pozostałymi buntownikami. Ruszać. Zawiodłem. Powinienem był zabić Regale. Tymczasem wróci z nowymi maszynami. Dużo silniejsza. Postaram się pomóc. Dosyć już zrobiłaś. Więcej niż od ciebie oczekiwałem. Kiedy się poznaliśmy, mówiłaś o misji, od której wszystko zależy. Wtedy nie byłem pewien, czy mogę ci wierzyć. Ale teraz wierzę. Zostaw mnie. I rób to, co musisz. Co chcesz zrobić? Opatrzę rany. Twoja nagroda czeka. Weź ją. Twe zasługi będą wspominane jak czyny dziesiątki. Tam, ta konsola.
Chodź, Ether. Pora wracać do domu. Elizabeth Sobek, Alfa 1. Aktywowano główne obejście. Przywracanie oryginalnego kodu podrzędnej funkcji Ether. Dobra. Teraz muszę to zanieść Gai. Wizje w Gaju się zmieniły. Słowa dziesiątki są teraz jasne. Zobacz, to musi być wizja wodza Hekaru sprzed wielu lat. Wizje w całym Gaju są teraz inne. A ta właśnie się pojawiła. To twoja sprawka? Wizje się zmieniły. Ta, która zainspirowała wodza Hekaru. Kolejne świadectwa przedwiecznych. Usłyszcie słowa, które zjednoczyły naród. Po tragicznych wydarzeniach wojny, Ann Faraday, główna architekt procesu pojednania, przemówiła z nadzieją do narodu. Kiedy spojrzymy w przyszłość, przez pryzmat niedawnej przeszłości, odczuwamy lęk. Lęk przed wojną z maszynami, brakiem wody i żywności, nawałnicami, które pozbawią nas domu. Lecz odwaga oznacza przezwyciężenie strachu z przekonaniem zamiast cynizmu. Kiedy kierowałam procesem pokojowym, ci odważni ludzie, kobiety i mężczyźni, można rzec nowi szeryfowie tych ziem, utwierdzili mnie w tym przekonaniu, że zjednoczeni w sprawie możemy pokonać każde zagrożenie. Dołączcie do mnie i do nas w tym przekonaniu. Gdy będziemy dokładać starań o kraj oraz świat bez rządzy i wojny. Gotowy do służby, dowódczyni. Wyruszam z tobą. Hekaru cię potrzebuje. To dzięki tobie ma nowych szeryfów. I wezwanie, którego klany nie zignorują. Więc będę przy tobie podczas twojej misji. Dam ci to, co jeszcze pozostało z życia. Tak wybrałem. Jak mogłabym odmówić? Zo, ktoś chce do nas dołączyć. Spotkasz się z nim u podnóża gór i zaprowadzisz do bazy? Jasne, Aloy. Udaj się w góry, na zachód od Pieśni Ziemi. Spotkasz tam kogoś ode mnie. Dołączę później. Ktoś od ciebie? Będzie interesująco. Dobra. Pora zanieść Ethera do Gai. Uchwycenie go zrobiło coś pozostałym hologramom. Warto to sprawdzić.
jest śnieg. W ten sposób? O, kur... Nie machaj tym jak młotkiem, Erend. Spróbuj delikatniej. Moje grube paluchy zawsze będą niedelikatne, wiesz? Cofnij. Wzdłuż linii. W prawo. Drugie prawo! Właśnie widziałem. Aloy znalazła to na północy. Mam! Nazwali to Concrete Beach Party albo jakoś tak. To dopiero muzyka! Aloy! Erend! Lepiej z tobą. I jesteś. Varl mówił, że potrzebujesz pomocy w tych skomplikowanych sprawach. Oczywiście musimy jeszcze dużo ćwiczyć. W jeden dzień nie zostaje się łowcą. Każde nasiono rośnie w swoim tempie. Pozwólmy mu zakwitnąć. Twój tenacki przyjaciel tu jest. Hotalo. Podobno ich wojownicy piją krew. Mam spać na jedno oko? Chyba ma dość widoku krwi na długi czas. Pokazałam mu jego pokój. Ceni sobie prywatność. Chyba masz już wszystko pod kontrolą. To ja idę zanieść do Gai. Jasne. Będziemy ćwiczyć, żeby szybko nadrobić braki. Te znaczki już mi się śnią po nocach. Wiesz, kiedy ty się gdzieś szwendałeś, ja z pomocą Gai dowiedziałam się więcej o boginiach Ziemi. Dlatego z mojej perspektywy potrzebujesz szkolenia. Chodźmy. Jasne. Dawniej przedwieczni używali fokusów, żeby wysyłać sobie różne wiadomości. W dowolne miejsce na świecie. O dowolnej porze. Nie wiem, czy bym... Witaj ponownie. Gdy będziesz gotowa, dokonaj połączenia Etera ze mną. Później muszę przedyskutować z tobą ważną sprawę. No i proszę, więcej danych do kopuły. A więc, co chciałaś omówić? Gdy cię nie było, odebrałam transmisję na częstotliwości Aloy Tyi. Aloy Tyja? Jedna z podfunkcji, których dotąd nie znalazłaś. Tak. Sygnał szedł tak wolno, że początkowo wyglądał zupełnie jak przypadkowe fluktuacje szumu w tła. Gdy dostrzegłam prawidłowość, musiałam go składać przez dłuższy czas. Współrzędne. Na co wskazują? Na górę, na północny zachód od tego obiektu. Ale muszę cię przestrzec. Możliwe, że sygnał jest autentyczny. Natomiast możliwe jest także, że nadał go ktoś. Albo raczej coś. Myślisz, że to nie Aloy Tyja? Nie jestem pewna. Co to SOS? To kod z dawnego świata. Sygnał ratunkowy. Desperacka prośba o pomoc. Czemu Aloy Tyja przesyłała zakodowaną informację na kanale przeznaczonym do komunikacji z tobą? To środek ostrożności pozwalający uniknąć wykrycia.
Albo przynajmniej mający na celu wywołanie takiego wrażenia. Nie mam też pewności, dlaczego Eileityja mogłaby oczekiwać, że w ogóle odbiorę i zareaguję na tego typu sygnał. O ile jej wiadomo, ja już nie działam. No dobra, czyli albo ma kłopoty i wysłała wiadomość, licząc, że gdzieś tam jesteś. Albo ktoś chce nas zwabić w tamto miejsce, podszywając się pod nią. To słuszny wniosek. Te transmisje mogli wysłać Zenici? Opierając się na danych z twojego fokusa, Zenici zdobyli inne jądro główne Gai w kompleksie Hadesa. Możliwe, że użyli go do uzyskania dostępu do moich częstotliwości. Czyli mogli to wysłać w nadziei, że odpowiesz i wyjawisz pozycję. To możliwe. Jednak transmisja jest bardzo nietypowa. Gdyby próbowali skłonić mnie do ujawnienia się, ich komunikacja byłaby raczej standardowa. No tak. To może jednak nie byli oni. Współrzędne prowadzą do góry na północnym zachodzie. Co tam jest? Nie mam zapisów o interesujących rzeczach w pobliżu. Dobra. A co z tą liczbą z wiadomości? 237. Wiesz coś na ten temat? Przeszukałam dostępne bazy danych, ale pozyskane informacje niewiele wnoszą. Być może tę zagadkę da się rozwiązać dopiero po dotarciu na miejsce. No dobrze. No to udam się tam i poszukam źródła transmisji. Całkiem sama? Ha! Nie ma mowy. Włączyłam Erenda i Varla do tej rozmowy poprzez fokusy. Zgadzam się, że nie powinnaś iść tam sama. A co jeśli to pułapka? Pewnie, że to może być pułapka. Ale jeśli to Eileityja, to ma kłopoty i muszę ją sprowadzić. Bez obaw. Będę uważać i... Idziemy z tobą. Dobra. Zbierajcie rzeczy. Jak chcesz ulepszyć sprzęt, czekam przy zachodnim wyjściu.